Zabrze to miasto bez wątpienia przyjazne przedsiębiorcom. Każdy, kto chce założyć firmę lub już prowadzi działalność gospodarczą, może liczyć na pomoc zabrzeńskich instytucji oraz urzędników. Przedsiębiorca ma bardzo duże pole do popisu. Sama skorzystałam z dotacji z urzędu miasta, więc jak najbardziej mamy dużo możliwości i dotacji, i szkolenia, i naprawdę jest dużo różnych inicjatyw, z których warto korzystać jako przedsiębiorca. W mieście działa także Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które od 7 lat organizuje piknik w rytmie firmy, którego celem jest integrowanie przedsiębiorców, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych oraz promocja lokalnych usług i produktów. Obserwujemy z roku na rok, że ta impreza się rozrasta, że jest coraz większa, że coraz więcej osób chce w niej uczestniczyć. No i dzisiaj jest taka wyjątkowa troszeczkę sytuacja, bo przyjeżdżają również osoby spoza miasta. Dzisiaj właśnie zapowiedziała nam się grupa osób ze Szczecina, więc mam nadzieję, że piknik będzie podobał się nie tylko Zabrzanom, ale również innym osobom, które odwiedzą Zabrze. Jednym ze współorganizatorów pikniku jest Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Rok temu stopa bezrobocia była wyższa o 1 punkt procentowy. Dzisiaj ta stopa bezrobocia w Zabrzu jest poniżej 5 punktów procentowych. To, z czym spotykamy się w rozmowie z pracodawcami, że w niektórych zawodach brakuje już wykwalifikowanych rąk do pracy. To, co nas cieszy, to to, że pracodawcy, zatrudniając nowych pracowników, zwracają uwagę na proponowane wynagrodzenia. To, co ciekawi młodych ludzi oprócz zarobków, to niewątpliwie jest rozwój pracownika w danej firmie. To młodzi ludzie coraz częściej biorą pod uwagę, podejmując zatrudnienie w nowej firmie. W tym roku już po raz drugi piknik odbył się na terenie Zabrzańskiej Strefy Ekonomicznej, która jest symbolem rozwoju miasta i doskonałej współpracy z przedsiębiorcami. Dla każdego przedsiębiorcy tą Ostoją i tym miejscem, które nieważne czy jest dobry, czy zły nastrój, ale zawsze wspiera, to jest dom. Przyjaciele i rodzina, więc takie spotkania rodzinne dla przedsiębiorców, czyli taki piknik z firmą, to jest coś, co pozwala integrować nie tylko przed samych przedsiębiorców i ich firmy, ale przede wszystkim pozwala znaleźć taką trochę stabilizację emocjonalną pomiędzy tym, co robimy na co dzień w firmach, gdzie spędzamy dużo czasu, a tym, co powinniśmy robić również dla rodziny i dla siebie. Władze miasta starają się stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ale też trzeba powiedzieć, że nie byłoby tego rozwoju, gdyby nie pomysłowość i propozycje, które składają sami przedsiębiorcy. Spojrzeć na to, ilu dziś ludzi przyszło w to miejsce, to myślę, że jest najlepsza odpowiedź na to, że już znamy miejsce, gdzie strefa ekonomiczna pięknie się rozwija. No, już tu mamy dziś 23 firmy realizujące swoje zadania. Tak więc myślę, że jeszcze kilka lat i będzie trzeba dobrze szukać miejsca dla rekreacji. Ale to właśnie o to chodzi. Nie zapominajmy, że Zabrze jest miastem po ogromnych doświadczeniach. To miasto miało 8 kopalń, to miasto miało swój kombinat koksochemiczny, huty. Tak więc stało przemysłem ciężkim. Dziś musimy zmienić ten wizerunek, dziś musimy inaczej pozyskiwać środki do budżetu na realizację kolejnych zadań. Tak więc cieszymy się, że te ponad 100 hektarów tak szybko znajduje swoich nabywców, że mamy kolejne miejsca pracy. W bogatym programie pikniku znalazło się wiele atrakcji, m.in. koncerty, gra miejska, zawody sportowe oraz dmuchańce dla najmłodszych.